Hej, witajcie, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj jesteśmy na Windowsie, tak awangardowo. I ściągniemy sobie MultiMC i zobaczymy, jak on działa na takim w miarę już starszawym sprzęcie. Download and install. Tak, Windows. Tak, miałem to już zrobione, natomiast usunąłem jedno z kont, na którym to miałem zrobione. No i teraz muszę to zrobić od nowa, ale to jest całe szczęście bardzo krótki i mało inwazyjny proces. Dam sobie to do dokumentów, będzie lepiej to wyglądało. Tu jest całkiem niezły dysk, więc to idzie całkiem szybko. Będziemy próbowali się podłączyć do mojego serwera, żeby zobaczyć, w jaki sposób jesteśmy w stanie działać. Natomiast do tego będę potrzebował dać sobie uprawnienia na firewallu, bo w tej chwili jestem na sieci z ograniczeniami i z tej sieci do tego serwera wprost dostępu, mówiąc kolokwialnie, nie ma. Więc sobie ten dostęp nadamy. Zobaczymy, kto będzie szybciej. Czy Minecraft, czy ja? No, jestem szybciej. Ale mniej więcej zdążyliśmy na czas. Okej, zgadzamy się na to, że tutaj mogą być wulgaryzmy i inne brzydkie rzeczy. W sumie ściszę sobie dźwięk, bo podobno on nagrywa systemu też dźwięk, więc powinno być całkiem ciekawie. No i co, działasz, kolego? Działasz! Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie się zalogować i tutaj pochodzić po tym, czy będzie taka możliwość, czy nie do końca. Miau, jest kotek, ale pięknie, cudownie. I muszę sobie teraz zredukować... Nie będzie nam tutaj miauczał. Bo w realu kotki miauczą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są w bardzo jakiejś tam pilnej potrzebie i potrzebują pomocy. A w plockach kotek miauczy cały czas, to mnie bardzo, bardzo, bardzo nerwuje. Okej, idziemy sobie do tłumu. Zobaczymy, czy tutaj coś... W sumie te kolory mi się bardzo podobają. Bo są... Przed tym grem tam tej postarzałej wersji. A tutaj to naprawdę fajnie wygląda. Zobaczymy, co tam nam się dzieje przy polarce. Bardzo lubię tą muzykę. Grałem... Znaczy, ta muzyka mi w klaskach dawno temu grała, kiedy chodziłem po opuszczonej mapie miasta New York. Kiedy jeszcze w gimnazjum słuchałem, znaczy usłyszałem, czytałem Buszującego w zbożu, właśnie taka muzyka mi grała. I chodziłem po opuszczonej mapie Nowego Jorku. Okej, co chciałem wziąć? Chciałem wziąć na pewno bucket i skoczyć, zobaczyć na krów. Big Sir Regan zostanie na razie na łóżku. Tak, a ja nie wiem, gdzie są krowy. Tutaj nie mam mini mapki, tutaj nie mam rzeczy. Regan, dostanie 6. I teraz robimy tak, żeby go jakoś ściągnąć. Tak, i sorry, Regan. O, tak sobie siądziesz. Mam nadzieję, że teraz nie będziesz się jakoś przemieszczał. Bo tutaj chodzi o to. Ej, nie mam zrobionych bindingów, ale rzeźnia. Muszę tutaj przede wszystkim zmienić sobie klawisze do ekwipunku, bo ekwipunek od zawsze mam na i, dlatego że tak było w moim teście. Back to school. Całkiem fajnie, patrzcie. A czy jestem w stanie iść na polowanie? Ojej, coś się dzieje złego. Nie wiem, co to jest za odgłos, skąd on się wziął. Czy to jest po prostu generyczny dźwięk, który się odgrywa w Minecrafcie? Czy to jakiś ten bad omen, czy ktoś tam gdzieś się na mnie nie czai? Powiało grozą w tym moim pięknym świecie. Jeżeli będę na tym komputerze nagrywał, co jest wielką kpiną i śmieszną sytuacją, że tutaj na Windowsie tak to w miarę płynnie chodzi, no wielką kpiną, to przegram sobie oczywiście tutaj te wszystkie rzeczy, cały mój texture pack, konfigurację dźwięku, konfigurację tych mapek, tego typu rzeczy. A to byłoby naprawdę śmieszne, gdybym nagrywał Minecrafta na ThinkPadzie T440p i sterował postacią na tym małym joysticku, czyli to się nazywa jakoś. Oczywiście wszystko w ThinkPadach się nazywa, tylko ja nie do końca teraz pamiętam, jak się to nazywa. Trackpoint. Chyba trackpoint. W sumie zobaczę, jak się ścina drze. Nie, muszę lecieć na krowy. Bo obiecałem sobie, że w nowym odcinku pójdę po mleko. Dlaczego? Dlatego, że podczas gdy dawno temu odzyskiwałem kotka... Aha, to muszę wam opowiedzieć, dlaczego odzyskiwałem kotka. Otóż pewnego słonecznego dnia poszedłem kopać sobie
kopać, nawet nie kopać, instalować te pistony do sterowania tą śluzą. I przyszedł Creeper. Wixer Regan był ze mną. I zabiło kotka. No i jak wiecie, ja bez kotka jestem praktycznie... Jest mi bardzo smutno, jak nie ma kotka. Bo kotka jest bardzo, bardzo ważna. I co zrobiłem? Stwierdziłem, że nie będę szukał nowego kotka, tylko pójdę z powrotem na bagna i odzyskam go. A jak to mogłem zrobić? Mogłem zrobić tylko w jeden sposób. Ponieważ admini dzielą się na dwa typy, tych, którzy robią backupy i tych, którzy je będą robić, a ja akurat byłem tym drugim, w przypadku mojego własnego prywatnego serwerka, czego nie robię oczywiście gdzie indziej, w innych sytuacjach, to jedyną opcją było zregenerowanie świata, zregenerowanie chunków w tym miejscu, gdzie była ta matka czarownicy i to wszystko. Więc wywaliłem tego chunka, poszedłem tam, zregenerował się od nowa, zabiłem czarownicę, i odzyskałem kotka. Więc to było piękne. Ty, ale co, ja straciłem z nim badomem? Już go nie widzę tutaj w sumie. Ale rzeźnia? Być może tak. Nieźle. Czyli że chyba straciłem badomem. Pójdziemy jeszcze raz do drugiej wioski za chwilę. I zobaczymy, czy jak tam dojdę, to coś mi się stanie. No i oczywiście wróciłem tam. Do tego domku czarownicy. Zatukłem ją i kotek się zrespił od nowa i kotek dostał nazwę Vixer Regen, dlatego że zregenerowany. No, coś jakiś jest. Kolega, który bardzo by się chciał spotkać, tak? Gdzieś w moich sztolniach głosi się. Wiecie co? Teraz wygląda ten let's play trochę tak, jakbym grał na Xboxie. Tam są też takie joysticki, też się tak rusza śmiesznie. Na boki. Albo jakbym grał w Minecrafta na Xboxie. No, coś takiego. Mam Xboxa, którego nie używam od 2016. Nie, od 2018 roku. Dobra, nie głosa. Więc to jest takie śmieszne. Ale dobra, skoro tak się ładnie ułożyły sytuacje, to wezmę Regena. Regen, chodź. Dostaniesz najpierw rybkę. Potem idziemy łowić. Chcesz drugą, czy... Nie, nie chcesz drugiej. To nawet nie najgorzej. Idziemy łowić. Wezmę sobie wędkę. Gdzieś jest wędka? Tu jest wędka. Nie mam jeszcze mojego moda do sortowania ekwipunku tutaj wybranego, niestety. Ale podejrzewam, że jak na tym będę nagrywał, to go sobie tutaj dogram. I podłączę oczywiście mikrofon, bo z tego, co słyszałem w pierwszym testowym filmie nagrywanym na tym komputerze, to jakość dźwięku jest tragiczna. Jakość dźwięku z mikrofonu. Nie wiem, czy z gry też. W każdym razie wreszcie jest dźwięk gry. To jest niesamowite. Na Macu oczywiście też mi się udało uzyskać dźwięk z gry przez Soundflower. No natomiast jest to trochę bardziej wymagające. Używając Soundflowera nie jestem w stanie ściszyć dźwięku. Muszę mieć dźwięk na tym samym poziomie. Co jest takie troszeczkę marne. Zobaczmy, czy coś mi przypłynie, czy nie. Ale w każdym razie na Soundflowerze nie jestem w stanie manipulować głośnością. Bo tam tworzy się wirtualne urządzenie. I to urządzenie po prostu wymaga... żeby była odpowiednia głośność. Co jest trochę smutne. Tak, więc jak widzicie, tak, cały czas mam prośbę w prawym górnym rogu, żebym sobie skraftował planksy, co jest totalną głupotą. Nie będę kraftował teraz planksów. Ale w sumie mogę skraftować, żeby to się... No nie, pewnie znowu będzie jakiś tutorial i proszenie mnie, żebym robił różne śmieszne rzeczy, które już po pierwsze wiem, jak się robi, bo gram w Minecrafta od 2011 roku. Tak, starociota. A po drugie... które już na tym serwerze zrobiłem i nie są mi tutaj potrzebne, więc jest to taki trochę bezsens. Ale cóż, wyglądam teraz jak stary człowiek, który wrzeszczy na chmurę. Czasami. Z paluchem na trackpointcie. Teraz. Będzie jakaś rybka? Będzie. Jest jedna rybka. Regan, gdzie jesteś? Ej, Regan, gdzie jesteś? Nie ma kotka. Kotka. Czy on w ogóle przed ze mną? On, ona. Został tutaj, na łóżku.
Ja też coś zjem i na tym chyba zakończę ten testowy odcinek, bo to tak naprawdę jest... Kurczę, to jest chyba najlepszy testowy odcinek, jaki nagrałem w mojej karierze poza dźwiękiem. Więc nieźle, nieźle. Pozdrawiam was, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Hej.